Cześć, nazywam się Anna Butrym i zapraszam Was na 13 odcinek Daily Vloga węgierskiej randki, która nadaje z Budapesztu. Dziś miałam Wam opowiedzieć o tym, co robiłam w sobotę ciekawego polsko-węgierskiego, ale ponieważ tamten materiał wymaga trochę więcej montażu, a ja świeżo jestem po podróży samolotem z Budapesztu do Warszawy i z powrotem, to pomyślałam, że najpierw moją pierwszą obietnicę, właśnie tą odnoszącą się do relacji z tego, jak szybko, jak łatwo, za jaką cenę można przedostać się w obie strony, spełnię jako pierwszą. Więc dlatego dziś o tych podróżach, o tym, jakimi ogólnie środkami można się przedostać na Węgry, mówiłam na samym początku mojej serii daily vlogowej, a dzisiaj mówię specjalnie o tym jedynym środku komunikacji, jedynym dla tej randki, czyli o samolocie, ale za to postaram się poruszać wszelkie aspekty, które mogą Was interesować. No to co? Zaczynamy od tego, skąd, dokąd można się przedostać. Oczywiście bez przesiadek, bo obchodzi nas to, żeby się przedostać szybko, możliwie wygodnie, możliwie tanio. Więc bezprzesiadkowe loty to Warszawa, Budapeszt, Kraków, Budapeszt. Przy czym, jeżeli nie zaznaczycie w wyszukiwarce lotów tego braku przesiadek, to nagle Wam zaczną wyskakiwać jakieś loty trwające po 5 godzin właśnie gdzieś ukraińskimi liniami i innymi. Więc żeby się przypadkiem nie pomylić, sprawdzajcie, czy na pewno wybraliście ten lot bezprzesiadkowy, bo on trwa dużo krócej i to Was już naprowadzi na to, czy to jest ten dobry lot. Bo lot z Warszawy do Budapesztu to oficjalnie godzina 25, z Krakowa do Budapesztu to oficjalnie godzina 5. Nieoficjalnie, to znaczy pod względem tego, ile mija od startu do lądowania, z Warszawy do Budapesztu niecała godzina, z Krakowa do Budapesztu niecałe 3 kwadranse. Więc musicie przyznać, że szybko. No to jak często można się przedostać na tej trasie? Jeżeli chodzi o Warszawę-Budapeszt, to obsługują to połączenie przewoźnicy Wizz Air i LOT. Jeżeli chodzi o Kraków, Budapeszt, to jest to tylko sam lot. W związku z czym z Krakowa możemy się przedostać raz dziennie do Budapesztu i raz dziennie z powrotem. Za to jest to 6 lotów w tygodniu. Teraz w tym okresie bardziej takim sezonowym, bo to nie dla wszystkich jeszcze sezon, chociaż na Węgrzech już tak, więc mam nadzieję, że obłożenie tych samolotów skłoni wszystkich tych, którzy decydują o konkretnych kursach do utrzymania tego gęstego połączenia Budapeszt-Kraków. Natomiast jeżeli chodzi o Warszawę, to ze względu na to, że mamy dwóch przewoźników, to mamy większe zróżnicowanie tych godzin lotów. Wizz Air co prawda lata pojedynczo, ale lot już na trasie Warszawa-Budapeszt lata kilka razy dziennie, więc jeżeli chcemy ucelować w konkretną godzinę, gdzieś polecieć po pracy, albo może jesteśmy w ramach podróży biznesowej i mamy dość gęstą sieć połączeń, to pewnie lot wyda nam się bardziej przyjazny pod względem godzin. Z kolei jednak bardziej przyjazny okaże nam się cenowo Wizz Air i to bez dwóch zdań, bo choć musimy wziąć pod uwagę to, że wszystko zależy od tego, jak wcześniej kupujemy bilety, na jakie dni tygodnia, czy to są jakieś weekendy, czy to są atrakcyjne dla większości osób terminy, czy są jakiekolwiek promocje i tak dalej, to może się zdarzyć, że będą te różnice mniejsze między Wizz Airem a lotem, albo nawet, że lot będzie tańszy. Niemniej jednak ja zrobiłam taką próbę i wbiłam, co by było, gdybym chciała polecieć z Warszawy do Budapesztu za 2 tygodnie na 3 dni w środku tygodnia. I ceny tutaj Kraków-Warszawa są porównywalne. Wizz Air z bagażem podręcznym, bez bagażu rejestrowanego, to jest 400 kilkanaście złotych w obie strony za jedną osobę. Jeżeli chodzi o lot, to tak samo bez tego bagażu jest to już 1100-1400 zł za jedną osobę w dwie strony. Przyznacie, różnica jest potężna, trzykrotna, może nawet większa, w zależności od tego, jak nam się fajnie uda tymi biletami gospodarować. Jeżeli chodzi o koszt bagażu, gdybyśmy jednak chcieli się pokusić o to, żeby coś ze sobą zabrać, czegoś więcej z Polski na Węgry albo z Węgier do Polski, no to jeżeli chodzi o Wizz Air, jeżeli dobrze zrozumiałam tę rozpiskę, to w dwie strony taki bagaż, w zależności od ciężaru, czyli tam 25 czy 28 lub 32 kg,
To jest albo 230 zł, albo 270 zł. Natomiast lot tutaj ma dużo tańszy bagaż, bo jest to 80 zł. No ale sam bilet podstawowy jest dość drogi. Jeżeli jednak chcemy się wybrać tylko na weekend, na kilka dni wskoczyć do Budapesztu, to myślę, że spokojnie wystarczy nam bagaż podręczny, bo on w końcu nie jest aż tak mały, a tutaj jest przeważnie bardzo ładna pogoda, zwłaszcza jeżeli się wybieramy latem, nie musimy dużo rzeczy zabierać, warto zabrać strój kąpielowy, bo wiadomo, łaźnie jako punkt obowiązkowy, ale tak naprawdę nie musimy wielu rzeczy ze sobą wieść. Więc myślę, że ten bagaż rejestrowany jest wersją bardzo opcjonalną, w zależności od tego, jakie mamy plany. No ale to jest w jedną stronę. Plan nasz może być taki: obkupimy się na Węgrzech we wszystkie pyszności, o których Wam cały czas staram się opowiadać i o których też opowiadałam w randce poświęconej temu, co przywieźcie z Węgier. No i pojawi się wtedy pewnie kwestia, w co lepiej zainwestować. Możemy zainwestować w bagaż rejestrowany, możemy zainwestować w kupno w sklepach w strefie bezcłowej, albo możemy zainwestować w kupno produktów w Polsce. Wszystkie trzy rozwiązania są dobre, ale mają też swoje słabe strony. Bagaż musimy opłacić w dwie strony i może on nas wyjść właśnie połowę kosztu biletów, patrząc na to całościowo, jeżeli chociażby chodzi o Wizera. Jeżeli chodzi o strefę bezcłową, no to wiadomo, że tam mamy ograniczony zakres tego, co możemy kupić, aczkolwiek największe hity, czy słodycze, czy alkohole, czy wędliny i tak dalej, znajdziemy tam. No, ceny, wiadomo, są trochę wyższe niż w klasycznych sklepach, ale za to nie musimy mieć bagażu. Takie zakupy z bezcłówki możemy ze sobą wnieść na pokład jako dodatkowy element. A zakupy w Polsce? Oczywiście bardzo fajne, bo mamy w kilku miejscach w Polsce sklepy, które mają węgierskie artykuły albo wręcz są poświęcone węgierskim artykułom. Ja Wam już donosiłam o sklepach w Warszawie, w Krakowie, w Trójmieście i tak dalej. I też takich, które mają sprzedaż na całą Polskę, wysyłkę internetową. Niemniej jednak, jeżeli popatrzymy na same alkohole, a to jest często coś, co chcemy przywozić, to ze względu na to, jakie są cła, jakie są koszty sprowadzenia tych alkoholi do Polski, to niestety cena może być dwukrotnie, trzykrotnie wyższa, więc może się okazać, że jeżeli zapłacimy za ten bagaż, nawet w Wizerze, to te koszty nam się będą gdzieś amortyzować albo nawet wyjdzie nam taniej ten alkohol mimo wszystko nie samochodem, a samolotem ze sobą przywieźć. Wszystko zależy od tego, ile chcemy przywieźć, czego, więc tutaj to już są Wasze indywidualne wyliczenia. Więc tak wyglądają możliwości połączenia, tak wyglądają koszty i tak wygląda kwestia też bagażu. Co jest jeszcze ważne? No sam czas przelotu to jedno, ale musimy do tej naszej podróży doliczyć ten czas, który spędzimy na lotnisku i na dojazdach. Nie będę Wam opowiadać o dojazdach na lotnisko w Krakowie czy w Warszawie, no bo o tym pewnie już słyszeliście nieraz i sami pewnie nieraz to testowaliście, ale w takiej opozycji chociażby lotnisko w Warszawie jest dużo wygodniej czy bliżej położone niż lotnisko w Budapeszcie. Budapeszt jest dużo bardziej rozległy, lotnisko jest dużo bardziej na peryferiach, więc ten dojazd jest dłuższy. No i tutaj się pojawia ta koronna kwestia dojazdu na lotnisko w Budapeszcie i z lotniska w Budapeszcie. I dlaczego ją poruszę jeszcze raz, mimo że mówiłam już o niej chyba w trzech różnych randkach, między innymi w randce o tym, jak się poruszać po Budapeszcie, bo wciąż, nawet teraz, jak wylatywałam w niedzielę z Budapesztu do Warszawy i wracałam dzisiaj rano, w poniedziałek z Warszawy do Budapesztu, to widziałam, ile osób nie zrozumiało, jaki bilet ma kupić, ile on kosztuje i gdzie go można zakupić. Więc jeszcze raz Wam powiem, uporządkuję te informacje, żeby było to dla Was absolutnie bezstresowe. Autobus 100E łączy centrum miasta, czyli plac Deaka i plac Kalwina, z samym lotniskiem. To jest autobus bezpośredni, który zatrzyma się właśnie na Deaku. To jest jego pierwszy przystanek. On stamtąd rusza, więc tam pozbiera wszystkich podróżnych. Przejedzie przez Kalwina, gdzie tylko ludzie dosiądą szybko i następny jego przystanek to już jest lotnisko. Więc jest wygodną opcją, bo nie trzeba się martwić o przesiadki, o to, czy dobrze jedziemy, czy taksówkarz nas nie wiezie drogą okrężną. Oczywiście taksówkę też możemy wziąć. Druga kwestia jest taka, że ten autobus
jest dla nas dostępny tylko wtedy, jeżeli kupimy specjalny bilet. Bilet właśnie na lotnisko, na autobus na lotnisko, bilet za 900 forintów, czyli przy obecnym kursie około 11-12 zł, więc myślę, że to nie jest aż tak dużo, patrząc na to, jak daleka jest to trasa i że w tym się mieścimy my i nasz bagaż, czyli jedna osoba to jest 900 forintów z dowolnym bagażem. I teraz tak. Te bilety możemy za gotówkę kupić u kierowcy autobusu. Jeżeli jednak nie mamy gotówki, to musimy je kupić w automatach biletowych. Tam w ogóle możemy je kupić płacąc dowolnym środkiem. Natomiast te automaty, przy Kalwinie mamy automat biletowy, natomiast przy tym przystanku autobusowym, natomiast przy przystanku 100E na Deaku nie mamy automatu. Ten automat jest kilkadziesiąt metrów wcześniej w ramach metra, więc warto o tym pamiętać, żeby się nie okazało, że musimy w ostatniej chwili minutę przed odjazdem tego autobusu biec, a on na nas nie zaczeka. Dlaczego? Bo po pierwsze przeważnie cieszy się bardzo dużą popularnością i jest obłożony. Po drugie, no, wszyscy się śpieszą na samolot, nikt przez nas nie będzie czekał i kierowcy tego dość mocno pilnują. Te autobusy 100E odjeżdżają co 20 minut. Ja Wam oczywiście w linku pod dzisiejszą randką zlinkuję to, co po angielsku węgierski przewoźnik pisze na temat wszystkich szczegółów tej podróży, żebyście mieli to pod ręką, żebyście mogli sprawdzić aktualny rozkład jazdy. Te autobusy mniej więcej w godzinach szczytu jadą 45 minut godziny na lotnisko, więc to trzeba wkalkulować w swoją podróż. I ja jechałam w niedzielę rano na lotnisko około godziny 7, między 6 a 7. Zajęło mi to tylko 30 minut, ponieważ autobus jak już przejdzie przez miasto, to potem właśnie jedzie takimi, już by się wydawało, że podmiejskimi dróżkami, ale to wciąż jest Budapeszt, więc potem w miarę szybko mu to idzie. Ale ogólnie trzeba się liczyć, że być może będziemy jechać godzinę, więc jeżeli śpieszymy się na odprawę albo mamy jakieś inne przesiadki czy plany, no to to sobie wliczmy. Więc to jest autobus, to jest kupno biletu, żaden inny bilet na ten autobus nie działa. Ani miesięczny, ani wieloprzejazdowy, nic. Tylko ten bilet za 900 forintów, więc bądźcie przygotowani wcześniej, kupcie go sobie albo miejcie gotówkę, żeby kupić u kierowcy, bo kilka osób musiało pojechać następnym albo biegało i szukało w rozpaczy tego biletomatu. Niektórzy też ze względu na trudności w porozumiewaniu się nie zrozumieli, co trzeba zrobić. Przy każdym przystanku tego autobusu wszystko jest rozpisane dwujęzycznie, po polsku i po polsku. Węgierski dla mnie już jak polski. Po węgiersku i po angielsku. I z tego, co zaobserwowałam, mimo że Węgrzy ogólnie nie szczycą się świetną znajomością języka angielskiego, to ci kierowcy, ten angielski, chyba taki jest dobór kierowców na tę trasę, mają dość mocno opanowany. Ten, kierowca, z którym jechałam w niedzielę rano, wręcz bym powiedziała, że ten angielski miał na poziomie absolutnie przekraczającym wszelkie moje oczekiwania i nie sądzę, żebyśmy nawet w Polsce od kierowcy autobusu, gdzie dużo lepiej stoimy z językiem angielskim, i to są oficjalne pomiary, to nie to, że ja tak czuję czy tak uważam, ale tak wyszło z oficjalnych danych, więc nawet takiego kierowcy u nas byśmy nie podejrzewali o tak piękną, czystą i świetnie wymawianą angielszczyznę. Ale oczywiście lepiej być przygotowanym zawczasu, więc ten pakiet wiedzy proszę miejcie w głowie, bo wtedy ta podróż tym 100E będzie bardzo prosta i bezstresowa. Co jeszcze warto? No warto nie biec na ten autobus w ostatniej chwili też dlatego, że kiedy jest duże obłożenie, wiele osób leci, wiemy, że to jest taki gorący moment, nie wiem, piątek wieczór, niedziela wieczór, gdzie ludzie wracają z różnych weekendów, czy na nie przylatują, no to tłum może być duży i możemy się tego autobusu nie zmieścić. Zresztą dlatego właśnie dwa dni temu zmieniono częstotliwość jego kursowania z co pół godziny na co 20 minut, a niektórzy nawet postulują, że powinien jeździć co 15 czy co 10. Na razie mamy co 20. Więc to jeśli chodzi o przemieszczanie się na lotnisko, ale jeszcze jest jeden kruczek, jeżeli chodzi o przemieszczanie się na samym lotnisku w Budapeszcie. Bo ten czas, czy w Budapeszcie, czy w Krakowie, w Warszawie, możemy różnie sobie obliczać, jeżeli znamy godzinę zamknięcia bramek, bo jeżeli lecimy tylko z bagażem podręcznym i mamy już odprawę online zrobioną, no to idziemy bezpośrednio do
kontroli bagażu i w tym momencie nie stoimy w tej długiej kolejce, w której przeważnie wszyscy swoje wielkie walizy nadają, więc to jest jedno obliczenie oczywiście, ale drugie obliczenie jest takie, ile musimy się na tym danym lotnisku nachodzić. Lotnisko w Warszawie czy w Krakowie znacie, natomiast jeżeli chodzi o to lotnisko w Budapeszcie, ono w tej chwili jest w ramach pewnych obszarów odnawiane, przebudowywane, więc musimy uważać na znaki, ale oczywiście one są też po angielsku, żeby dobrze trafić do odpowiednich bramek. Niemniej jednak, jeżeli lecimy chociażby Wizz Airem do Warszawy, to w pewnym momencie ta ścieżka do bramek, do gate'ów poprowadzi nas schodkami w dół i znajdziemy się na płycie lotniska. I będą tam znaki, które będą kazały nam iść dalej i dalej, aż dojdziemy do czegoś, co właściwie wygląda jak bardzo duży barak, taki no hangar bym powiedziała. Nie musimy w nim czekać na nasz odlot, aczkolwiek no jest on wiadomo dużo mniej wygodny czy przyjazny, pewnie zwłaszcza w chłodniejszej porze, czy w ramach brzydszego dnia, niż główna hala, gdzie mamy oczywiście i strefę bezcłową i możemy się czegoś napić czy coś zjeść, więc nie warto tam biec zbyt wcześnie. Ale to, co jest ważne jeszcze oprócz tego, jest to, że musimy właśnie zejść po jednych, drugich schodach i iść przez płytę lotniska. No i teraz, jeżeli ktoś ma, nie wiem, problemy z chodzeniem, ma ze sobą wózek z dzieckiem, ma jakiekolwiek inne obostrzenia, a nie prosił przy zakupie biletu o oficjalnie pomoc, jaką mogą na przykład uzyskać osoby z ograniczeniami ruchowymi, no to warto sobie wkalkulować, żeby nie biec do bramek w ostatniej chwili, bo trochę tej trasy będzie. Dzisiaj akurat mijałam kogoś, kto chyba miał wypadek w ramach jakichś wakacyjnych podróży i jedną nogę w gipsie i widziałam, no, że szedł powoli i cała ta wielka grupa zmierzająca do Warszawy najprawdopodobniej już go minęła, a on spokojnie sobie kuśtykał, co nie dziwne, ale myślę, że można sobie oszczędzić stresu, wiedząc, że tam jest jednak kawałek do przejścia. Więc nie wsiadamy z rękawa, nie wiezie nas autobus, właściwie potem już do samego samolotu idziemy sobie spacerkiem. Tak jest teraz, czy jakoś się to zmieni za chwilę, czy po tej jakichkolwiek remontach, odnowach będzie inaczej, czy będziemy wsiadać przez rękaw, no to się okaże. Więc tak wygląda wszystko, co musimy wziąć pod uwagę, jeżeli liczymy czas, jeżeli liczymy nasz wysiłek, zaangażowanie. Niezmiennie samolot jest najkrótszym środkiem lokomocji, którym możemy się dostać do Budapesztu, bo o pozostałych Wam mówiłam wcześniej, no oczywiście w zależności skąd się przemieszczamy, ale nawet samochodem własnym i jeżeli ktoś cały czas jedzie na granicy uznawanej prędkości, to i tak nie pokona tego czasu związanego z tym, że właśnie lecimy niecałą godzinkę, a jeżeli sprawnie się poruszamy dookoła tego, to właściwie w ramach tych trzech godzin z hakiem powinniśmy się zmieścić z wszystkimi naszymi innymi akcjami, co jeżeli lecimy tylko na weekend i każda godzina jest dla nas cenna, myślę, że jest ważną informacją. Pozwolicie, że zerknę jeszcze na ściągę, czy o czymkolwiek nie chciałam Wam powiedzieć. Oczywiście, że chciałam. Chciałam Wam powiedzieć o tym, że jeżeli chodzi o Warszawę, to niezależnie czy Wizz Air, czy LOT, latają z Okęcia, więc nie trzeba się wybierać aż do Modlina, bo że Wizz Air to tańszy i tak dalej. Nie. Oba lecą z Okęcia, oba przylatują na Okęcie, więc pod tym względem komfort jest taki sam. No to jeszcze raz sprawdzam moją listę, bo może się okazać, że jeszcze czegoś zapomniałam. Tak, jest jeszcze jedna rzecz, ale to myślę, że wynika z tego, co już przed chwilą powiedziałam, a mianowicie to, że ten lot jest taki krótki. Moje doświadczenie jest takie, że po pierwsze nie nastawiajmy się, że się wyśpimy w ramach lotu z Budapesztu czy do Budapesztu, a druga sprawa jest taka, że lepiej nie zamawiajmy gorących napojów, bo to wygląda tak, ledwie uda nam się osiągnąć docelowy pułap, stewardessy ogłaszają, że zbierają zamówienia, zbiorą zamówienia, wydają napoje i już słyszymy za kilka minut informację, że będziemy obniżać pułap, a jeszcze chwilkę później już słyszymy, że będziemy przygotowywać się do lądowania i stewardessy zbierają oczywiście wszystkie kubeczki, każą pozamykać stoliki, więc ja kiedyś nierozważnie zamówiłam herbatę i stwierdziłam, że albo będę musiała pić wrzątek, albo się jednak tej herbaty nie napiję, więc tutaj nie nastawiajmy się na to, że spokojnie zjemy, że się napijemy, że spokojnie się wyśpimy, czy przeczytamy jakiś dłuższy fragment naszej lektury, ale to wszystko spokojnie,
Bardzo spokojnie możemy już potem zrobić na miejscu albo przed lotem jeszcze właśnie w ramach tych wszystkich sklepów, które na nas czekają, chociażby na lotnisku w Budapeszcie i wszystkich tych możliwości, gdzie możemy coś zjeść. Wiadomo, że na lotnisku nie jest najtaniej, no ale jeżeli nie zdążymy niczego chwycić, to myślę, że lepiej jest zjeść na lotnisku niż celować w sam samolot, bo może się okazać, że właśnie nie zdążymy skonsumować tego, co zamówiliśmy, chyba że to jest zimny napój, jakaś przygryzka. No to jeszcze patrzę na moją listę, bo słuchajcie, ja jestem świeżo po tej podróży, właściwie po kilku godzinach snu, bo miałam bardzo dużo obowiązków w Warszawie, więc i wcześniej wstawałam na ten samolot, który leciał z Warszawy do Budapesztu, bo on miał odlot 6:25, bramki zamykane oczywiście 5:55, więc musiałam wstać z bardzo, bardzo świtem, jeszcze było ciemno, więc jestem trochę niewyspana, ale oczywiście plus jest taki, że jeżeli wcześniej się wyśpimy, no to w Budapeszcie jesteśmy wczesnym rankiem, i możemy całe miasto zacząć zwiedzać. Mamy cały dzień, na przykład całe 2 dni weekendu na zwiedzanie. Nie obcinamy sobie tych cennych godzin na to, co można zobaczyć w Budapeszcie. A wiecie już z randki o Budapeszcie w weekend, że do zobaczenia jest bardzo wiele elementów. Więc każda nie tylko godzina, ale minuta jest cenna. Patrzę, czy coś jeszcze się pojawiło takiego, co ja bym chciała Wam powiedzieć. Może jeszcze dorzucę jedną informację o autobusie, bo powiedziałam skąd on rusza, jeżeli chodzi o to, o ten wyjazd na lotnisko. Natomiast jeżeli mówimy o powrocie, czy też mówimy o tym, że z lotniska chcemy się przetransportować do miasta, to autobus parkuje właściwie zaraz przy wyjściu z hali przylotów i znajdują się tam 2 automaty biletowe zaraz przy stanowisku konkretnie tego autobusu, więc nie ma problemu z tym, żebyśmy szybciutko kupili bilety, albo żebyśmy długo musieli tego autobusu szukać. Natomiast zwracajmy uwagę, czy wsiadamy do 100E, czy do 200E, bo 200E jedzie inaczej, nie jedzie bezpośrednio i dowozi nas tak naprawdę no, bardzo do centrum, ale i tak, że potem musimy brać kolejne środki transportu, najczęściej metro, żeby się przedostać do tego już centrum, które my rozumiemy jako to nasze turystyczne centrum. Więc tylko 100E jest taką bezpośrednią linią, 200E z kolei już ma wygodniej z biletami, więc jeżeli ktoś bardzo zważa na finanse, no to może będzie wolał te opcje, ale ja myślę, że naprawdę tych 900 forintów za komfort jazdy bezpośredniej, nie kombinowanie, nie gubienie się w mieście, gdy nie znamy języka albo gdy jeszcze nie znamy rozkładu miasta i sieci metra, może być akurat taką kwotą, czyli tych wspominałam około 11-12 zł, którą będziemy chcieli zapłacić za spokój. Taksówką oczywiście możemy się dostać na lotnisko i ona no, wyjdzie nam pewnie dość przystępnie cenowo, jeżeli kilka osób nią podróżujemy, natomiast ze względu na odległość trzeba się liczyć, że jednak ten koszt taksówki pewien będzie, no bo jeżeli czujecie, że autobus jedzie minimum pół godziny, jak nie godzinę na lotnisko, no to taksówka też w 5 minut tam nie dotrze, czyli kilometry w miarę będą takie no już odczuwalne, jeżeli chodzi o kwotę. W randce o tym, jak się przemieszczać o mieście i też w randce o tym, czy Budapeszt jest bezpieczny, mówiłam, jak uważać na taksówki, że najlepiej oczywiście dzwonić na taksówkę, żeby przyjechała po nas do konkretnej korporacji. Wszystkie taksówki, które są legalnie zarejestrowane, są żółte, więc łatwiej je rozpoznać, aczkolwiek tak jak w każdym kraju zdarza się, że taksówkarz mimo wszystko jednak chciałby nas uszczęśliwić jakąś dłuższą trasą albo wyższą stawką. Ludzie takiego pokroju są wszędzie, więc myślę, że najbezpieczniej jest jednak dzwonić na numer którejkolwiek korporacji, która pierwsza nam wyskoczy w Google, jak wbijemy taksi Budapeszt. To co? Myślę, że jeżeli chodzi o lot z Polski na Węgry, powiedziałam już wszystko, ale jeżeli nie, to jestem pewna, że jak zwykle zadacie mi pytania w komentarzach, czy tutaj na YouTubie, czy na moim profilu na Facebooku. Na Instagramie moim dzisiaj dzieliłam się widokiem, akurat siedziałam przy oknie, jaki miałam na polskie Tatry, kiedy opuszczaliśmy granice naszego kraju i jak to przyjemnie wygląda w pogodny dzień, więc widoki są też bardzo miłe. Lot jest krótki, jak wspominałam, relatywnie, jeżeli będziemy odpowiednio gospodarować czasem i zasobami nie tak wymagający dla naszej kieszeni. Więc co? Mam nadzieję, że przylecicie do Budapesztu.
Ja już biegnę montować dla Was tą obiecaną kolejną randkę, która naprawdę wymaga ode mnie tych umiejętności, których mam mało, jeżeli chodzi o montowanie filmów, i widzę się z Wami już pojutrze. Do zobaczenia.